W miniony weekend hala sportowo-widowiskowa stała się areną zmagań w tenisie stołowym, w których wzięło udział ponad 130 zawodników z całego województwa. Wszystko za sprawą 24. otwartych mistrzostw krosno-odrzańskiego w tej dyscyplinie. Pierwszego dnia zawodów rywalizowały ze sobą dzieci i młodzież, drugiego zaś seniorzy. Wszyscy zostali podzieleni na 7 kategorii wiekowych. Mecze rozgrywano systemem grupowym oraz rosyjskim, do 2 przegranych. Krośnianie grali ze zmiennym szczęściem. Pierwszego dnia tylko jeden z naszych reprezentantów zajął pierwsze miejsce, a mianowicie Kacper Bujanowski. Zdecydowanie lepiej tabela wyników prezentowała się po drugim dniu zawodów, gdy do zmagań przystąpili seniorzy. Krośnianie w 5 z 7 kategorii wiekowych zajmowali miejsca w pierwszej czwórce. Na uwagę zasługuje szczególnie kategoria Super Old Boye, zdominowana przez zawodników z Krosna. Bogdan Michalak i Jarosław Szczęsny zajęli 2 pierwsze miejsca. Kompletne wyniki 24. otwartych mistrzostw krosno-odrzańskiego w tenisie stołowym można znaleźć na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji pod adresem www.osirkrosno.pl.